widzę, że pan poseł Dobromir Sośnierz będzie kontynuował. O co proszę? Konfederacja. Tak, słusznie powiedziano przede mną. Nie wypada nam się sprzeciwiać czemuś, panie co... Pośle. Co? Witam serdecznie. Witam. Panie marszałku. Dziękuję serdecznie. Nie wypada nam się sprzeciwiać czemuś, co będzie de facto obniżało, czy tam nie zapobiegało pobieraniu podatków większych przez państwo. Natomiast zwracam uwagę na uzasadnienie tej ustawy, która jest po prostu koszmarem ekonomicznym. To jest ten mit zbitej szyby po prostu w pigułce, kiedy mówimy o tym, że będą się rozwijać małe i mikroprzedsiębiorstwa związane z branżą samochodów elektrycznych. I to jest zysk dla gospodarki. No jeśli znamy jakieś ulgi za zbieranie, nie wiem, małych patyków w lesie, to będzie się rozwijał sektor małych przedsiębiorstw zbierających patyki w lesie, ale to w ogóle nie świadczy o tym, że to jest jakikolwiek, że to ma jakikolwiek sens dla gospodarki, bo w międzyczasie inne przedsiębiorstwa w związku z tym się nie będą rozwijały, więc takiego argumentu nie można używać. Jeśli są inne powody do tego, żeby to wprowadzać, to okej, natomiast samo rozwijanie się jakiejś branży, którą obdarowujemy przywilejem płacenia niższych podatków, nie jest w ogóle żadnym argumentem. To jest zupełny absurd. To ten pomysł narusza też neutralność technologiczną, znaczy narzuca jedynie słuszną technologię ekologiczną w sposób wskazującą dokładnie palcem, tak? Czy kilka technologii, które wskazujemy palcem. To nasuwa skojarzenie również z lobbingiem, nasuwa sugestie, że tutaj wchodzi w grę również lobbing. No, samochody elektryczne, gdyby były lepsze, to by się sprzedawały bez żadnej pomocy państwa. No, skoro trzeba pomagać, to widocznie nie są lepsze. Ludzie zdają sobie sprawę, że nie są lepsze, przynajmniej na tym etapie. No, mają pewne nierozwiązalne nadal problemy techniczne, które sprawiają, że no, są droższe, mają ograniczony zasięg i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, co z tymi bateriami zrobić. Również środowiskowo to wcale nie jest takie oczywiste. Dlatego uprzywilejujemy je w sposób sztuczny. No, i teraz będą się opłacały. Najwyraźniej taniej jest lobbować, niż rozwijać tą technologię tak, żeby się to naprawdę opłacało. No, zwracam też uwagę tutaj, zwłaszcza kolegom z Lewicy, że jest to jeden z kolejnych przykładów, jak państwo dba o transfer pieniędzy od biednych do bogatych, no bo to biedni ludzie nie będą kupowali tych elektrycznych aut. Potem, kiedy narzekacie na to, że następuje jakaś kumulacja bogactwa w gospodarce i to niby przez wolny rynek, to pamiętajcie, że nie działamy w warunkach wolnego rynku. Oczywiście taka deregulacja jest tam tylko kroplą w morzu potrzeb, ale właśnie między innymi z wielu takich regulacji składa się ten problem, że w systemie zarządzanym przez państwo, w systemie dużej ingerencji państwa, to wcale nie powoduje wyrównywania się stopy życia, tylko wręcz przeciwnie, notoryczny transfer od biednych do bogatych. W związku z tymi argumentami, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że no niestety, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to będziemy mieli narzucone normy osiągnięcia w zakresie transportu niskoemisyjnego, w związku z czym no, też nie opłaca nam się sprzeciwiać temu celowi, skoro już wdepnęliśmy w bagno unijnych regulacji, to teraz musimy wdepnąć w kolejne bagno kolejnych regulacji. Z tych wszystkich powodów Konfederacja nie będzie się sprzeciwiać temu, żeby przyjąć tę ustawę. Nie będziemy też głosować za, wstrzymamy się od głosu. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do pytań.